trwają, proszę Państwa, prace nad nowelizacją prawa oświatowego, które ma chronić dzieci przed deprawacją i indoktrynacją lewicowych ideologów. Komu i dlaczego więc zależy na odebraniu prawa rodziców do decydowania o tym, kto i czego ma uczyć ich dzieci w szkole? Między innymi o tym już teraz rozmawiam z naszym gościem, wiceprezesem Stowarzyszenia Odpowiedzialny Poznań, Aleksandrem Cyleniakiem. Dobry wieczór, witam Pana bardzo serdecznie. Witam Pana redaktora, witam Państwa. Kobiety z ekierkami w rękach na wzór tych czerwonych błyskawic ze strajku kobiet, do tego od wieków ten sam, mam wrażenie, wywodzący się z czasów jeszcze komuny, przewodniczący Związku Zawodowego PZZ. Tak w skrócie właściwie można by opisać, tak wyglądało, proszę Państwa, wyglądał dzisiaj protest środowisk lewicowych w sprawie zmian w prawie, które chce wprowadzić minister edukacji narodowej profesor Przemysław Czarnek. Mieliśmy też wczoraj tutaj w Poznaniu taki kilkuosobowy protest przed kuratorium oświaty, w tym protest człowieka, który dwukrotnie, można powiedzieć, że został odrzucony przez poznaniaków w wyborach do Sejmu i Parlamentu Europejskiego ze skrajnie lewicowej Wiosny Biedronia, no i szuka jakiegoś pomysłu na to, żeby zaistnieć w przestrzeni publicznej. Pytanie do Pana, Panie Prezesie, w kontekście tego wszystkiego. Czy mamy do czynienia z kolejną taką okazją, możliwością dla lewicy do walki z rządem i ministrem edukacji, czy rzeczywiście chodzi o dobro szkoły i uczniów? Znaczy, to są dwa takie aspekty. Z jednej strony oczywiście atak na rząd, bo każda okazja jest dobra do tego, żeby zaznaczyć swoją aktywność w walce z rządem, ale też jest druga strona, to znaczy, że faktycznie ta ustawa przeszkadza lewicy w szarży takiej ideologicznej wymierzonej w młodych ludzi, w dzieci. I to jest coś, co faktycznie krzyżuje nieco plany tego środowiska. Dlatego taka mobilizacja z ich strony, żeby tutaj zaprotestować głośno. Tak? Dzisiaj odbywa się w Sejmie posiedzenie Komisji właśnie Edukacji. Zresztą przedstawiciel tej komisji, wiceprzewodniczący, będzie moim gościem jutro, więc opowie nam troszeczkę o tym, co tam się działo i jak to wyglądało. Już dzisiaj Państwa zapraszam. Jak bardzo zresztą mamy do czynienia z tym, o czym też Pan przed chwilą wspomniał, z takim rodzajem upolitycznienia tej sprawy, pokazuje choćby komentarz jednej z poseł lewicy z Wielkopolski, która napisała na Twitterze: tak, nie dla Lex Czarnek, nie dla zniewolenia szkoły, indoktrynacji, niszczenia i ubezwłasnowolnienia edukacji. Do kosza z tym projektem. No, zastanawiające jest to, kto rzeczywiście broni tutaj prawa rodziców do decydowania o tym, czego mają się ich dzieci uczyć. Lewica, która boi się ujawniać treści, z którymi ładuje się do szkół, czy ministerstwo, które chce, by to właśnie rodzice dzięki kuratorom oświaty mogli decydować, czy szkoła chce zarażać dzieci lewicową ideologią, czy nie. No bo tak to trzeba chyba wprost nazywać. No, oczywiście, to znaczy ten postulat zmian prawnych jest tak naprawdę postulatem rodziców. Nasze środowiska, jeszcze nawet zanim się zrzeszaliśmy, postulowaliśmy, że w przypadku z ideologią LGBT, kiedy mamy z nią do czynienia, to nie wystarczy sama argumentacja, dlatego że młody człowiek nie zna jeszcze na tyle świata, nie jest w stanie się obronić przed pewnymi emocjonalnymi argumentami stosowanymi przez tamtą stronę, szczególnie w okresie dojrzewania, gdzie pewne rzeczy wydają mu się atrakcyjne, konsekwencje pojawiają się dopiero z czasem. I tutaj konieczne są zmiany prawne, tak? Dlatego że to nie jest tak, że ideologia LGBT to jest coś śmiesznego, czy to jest coś nawet głupiego, tak? To jest coś, co jest niebezpieczne dla młodego człowieka, to jest coś, co jeśli poważnie w to młody człowiek wejdzie, to będzie miał konsekwencje na całe swoje życie, tak? Szczególnie jeśli dotykamy takich aspektów jak zaburzenia tożsamości płciowej. Ja przypomnę, że w tym środowisku współczynnik chociażby samobójstwa jest 41%, tak? Także tutaj to jest w zasadzie tak, jakbyśmy dopuścili, nie wiem, środowisko promujące narkomanię czy alkoholizm do szkół. No to jest nie do pomyślenia i w tym przypadku naprawdę nie wystarczą same argumenty. To jest konieczne, są właśnie takie zmiany prawne, które dadzą narzędzia do tego, żeby postawić realną tamę. I dlatego stąd jest ten bunt, tak? Bo to są realne działania, nie tylko postulaty, tak? Bo postulaty to my od dawna, że tak powiem, argumentujemy i piszemy i wysuwamy postulaty, natomiast pozbawieni realnych narzędzi, tutaj kurator będzie te narzędzia miał po wprowadzeniu tej ustawy, no tak naprawdę będzie współdziału, tak? Bo dotychczas jak to wyglądało? Znaczy pozytywną stroną było to, że rodzice się zorganizowali. To jest jedyny taki pozytywny aspekt tej całej sprawy. Natomiast faktycznie było tak, że troszeczkę taka partyzantka ze strony rodziców nastąpiła, gdzie to nie do końca mam poczucie, to jest naszą rolą, żebyśmy my na szpilkach siedzieli, czy w szkole już coś złego się dzieje, tak? My powinniśmy, no szkoła powinna zgodnie z zasadą pomocniczości wspierać rodziców w tym wychowywaniu takim dzieci, żeby one mogły dojść do prawdy piękna i dobra w swoim dorosłym życiu, tak? Natomiast najczęściej w
dużych miastach, gdzie samorządy są lewicujące, faktycznie dochodziło do takiego wsparcia z ich strony dla tych NGO-sów lewicowych, które no, zajmują się dokładnie odwrotną rzeczą, tak? Czyli promocją ideologicznych treści, które no, nie doprowadzą młodego człowieka ani do założenia rodziny, ani do równowagi psychicznej, tylko wręcz odwrotnie. I tutaj... Czyli pan widzi pełne zagrożeń po prostu, gdyby ta ustawa miała nie być przyjęta. Oczywiście, to znaczy myśmy postulowali właśnie to, że oprócz tego działania rodziców w szkole jest potrzebna zmiana prawa. Taka, która po prostu... Da narzędzia i przetnie tę samowolę, tak, bo często to było tak, że te organizacje po prostu nie ujawniały treści chociażby zajęć, które miały się odbyć. Co jest skandaliczne po prostu. Nie, no oczywiście, no bo żaden z rodziców chyba sobie nie wyobraża, że jego dziecko będzie indoktrynowane w kwestiach, których rodzic sobie nie życzy. Ale tam są to oczywiście na przykład w artykule, który pisaliśmy na temat właśnie tej ustawy, no tam pojawia się takie zwroty jak przywranie pożycia intymnego do zjedzenia bułki, że to jest zwykła czynność fizjologiczna, tak, no to są takie rzeczy, które się nie mieszczą w głowie normalnemu człowiekowi. Są ewidentnie po prostu fałszywe, tak? Dlatego, że długotrwałe praktykowanie takiego stylu życia no, prowadzi do zaburzeń, do tego, że później człowiek po prostu kończy... Problemy z tożsamością i tak dalej, czego efektem mamy na Zachodzie. Właśnie teraz, chyba od 1 stycznia w Szwajcarii, proszę sobie wyobrazić, zostały wprowadzone prawa dla 16-letnich dzieci, które mogą same decydować w urzędzie gminy, powiedzmy, odnoszącym się do urzędu gminy podobnego, w kantonie chyba, tak, akurat w przypadku Szwajcarii, o swojej płciowości, czyli chłopiec może sobie zdecydować, że będzie dziewczynką i odwrotnie. Tutaj jest to bardzo perfidne działanie, dlatego że ten okres dojrzewania to jest taki okres poszukiwania swojej tożsamości jako osoby, zgodnie z takim modelem rozwoju człowieka i wejście w tym momencie z taką propagandą, która jest podparta jeszcze autorytetem szkoły, no, naprawdę młodego człowieka wytrąca z równowagi. Ja tutaj przywołam taki znany przypadek z Wielkiej Brytanii, takiej dziewczyny Kayrie Bell, myśmy o tym pisali też. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to była właśnie, jest dziewczyna tak, która się poddała takiej operacji amputowania piersi, kuracji hormonalnej, no drastyczne ingerencje i no, odwidziało jej się, tak, po paru latach, natomiast no, nie da się cofnąć tego, to nie jest tatuaż, który się usunie. Zmiany są nieodwracalne i ta dziewczyna, co po prostu naprawdę musimy to usłyszeć, ona powiedziała, miała po prostu pretensje do dorosłych, że nie została powstrzymana i te pretensje są słuszne. Tak? To nie jest tak, że ona zrobiła, co chciała. Nie, to jest młoda dziewczyna i tak samo są młode dziewczyny, młodzi chłopcy w Polsce, których po prostu musimy uchronić przed tym. Tak? I ona, mówię, słusznie zgłosiła pretensje do ludzi dorosłych, że nie powinno być możliwe, żeby dokonała takiego samookaleczenia w momencie, kiedy no, jest osobą dojrzewającą, rozchwianą emocjonalnie. To stanowczo trzeba powiedzieć nie. Zabrakło troski dorosłych, mówiąc tak, w skrócie. Tak. Przed tym ma też uchronić właśnie nas to prawo, które proponuje ministerstwo. Zresztą bardzo ciekawą tutaj wątek podjął dzisiaj w wywiadzie dla Polskiego Radia profesor Przemysław Czarnek, który pyta właściwie retorycznie trochę wszystkich tych protestujących mądrogłowych, dlaczego protestujący są lobbystami właśnie tych, którzy boją się ujawniać treści, które mają być przekazywane dzieciom w szkole, bo tak naprawdę o to chodzi, prawda? Dlaczego się boją? Czego się obawiają, jeśli nic nie ma w tym złego i to jest takie oświecone ma być i nowoczesne? Tak, no to jest tajemnica Poliszynela, tak, czego się boją, dlatego, że tam zawsze ten prawdziwy cel jest gdzieś ukryty, tak? To znaczy, jeżeli postulujemy zmiany, które nie są powszechnie akceptowalne w społeczeństwie, to musimy je niejako pokryjomu przemycać. Jeżeli wprost pewne rzeczy zostaną wyłożone, to po prostu zabraknie chętnych do uczestnictwa w tego typu zajęciach. No, tam minister Czarnek zresztą poszedł dalej w tej argumentacji, bo zaproponował właśnie, że jeśli, no bo to też tego nie można wykluczyć oczywiście, ale jeśli samorząd jakiś, tak, by chciał i większość rodziców na przykład danej szkoły, żeby takie organizacje lewicowe edukowały seksualnie dzieci w szkołach, no to niech zaproszą je po prostu do swoich domów kultury, do świetlic, biblioteki,
ośrodek i tak dalej. I tutaj mówi tak, tam można zapraszać, tylko wiecie państwo, że tam nikt po prostu nie przyjdzie na jakieś lekcje edukacji seksualnej typu B, bo nie ma takiego zapotrzebowania. Wykorzystuje się obecność dzieci w szkołach po prostu. Tak jest, ale ja bym tu jeszcze spojrzał na to z innej strony, to znaczy ten rodzaj ideologii i te treści, one są po prostu obiektywnie złe, tak? To nawet nie jest kwestia tego, że niech sobie ktoś tam działa jak chce, bo pytanie jest, czy zgodzilibyśmy się właśnie na lekcje promocji narkomanii czy alkoholizmu, tak? Uważam, że nie. I tutaj realna szkoda dla tych ludzi młodych, którzy uwikłają się w tego typu fałszywe treści, no będzie po prostu katastrofalna w dorosłym życiu. I tutaj... I pewnych rzeczy już nie da odwrócić. I dlatego, to, o czym pan mówi na przykładzie tej Brytyjki. No nie da się. I teraz pytanie, czy my chcemy po prostu, żeby dzieci miały dostęp do ludzi, którzy promują to, tak? Bo to nie jest tak, że ktoś tylko poinformuje, który zachęca do tego, żeby zanegować jakieś, jak oni to mówią, tradycyjne postrzeganie płci, tak? No nie ma czegoś takiego jak tradycyjne postrzeganie płci. Płcie są po prostu dwie i każde inne twierdzenie jest po prostu szkodliwe, bo to, ja mówię, ja już odchodzę trochę od tego, że to jest śmieszne czy głupie, bo w praktyce jednak się okazuje, że to jest niebezpieczne i groźne i po prostu złe. Tak? Tylko nie rozumieją tego ci, którzy mają mocne nagłośnienie w lewicowo-liberalnych mediach i robią z tego dużo hałasu. Bardzo panu dziękuję za ten głos, bo on jest bardzo potrzebny, wydaje się, w tej dyskusji, prawda? Tak, no oczywiście rodzice często są ignorowani, stąd w ogóle potrzeba zrzeszenia, bo w pewnym momencie zauważyliśmy, że cała masa dziwnych środowisk zrzesza się, lobbuje, a tak naprawdę w ogóle nie reprezentuje rodziców dzieci, ani najlepiej pojętego interesu tych dzieci. I tak? Często są to też jednak organizacje sponsorowane przez różnego rodzaju lobbystów. Ale to już jest szerszy temat. Zachęcamy przy okazji oczywiście do włączenia się w pracę Stowarzyszenia Odpowiedzialny Poznań, którego przedstawiciel, wiceprezes był naszym gościem, Aleksander Cyraniak. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas za rozmowę. Do widzenia. Dobrego wieczoru.